Dzień dobry moi mili, Maciek z firmy Mawkar z tej strony, a tutaj na filmie dzisiaj wam nagrywam nieodżałowanego króla polskich dróg, czyli Passata B5 po lifcie. Dużo osób się z tego auta śmiało, ale tak jak Złomnik powiedział w swoim filmie, że no to naprawdę były dobre samochody w swojej klasie i nie dziwne, że sprzedali ich tyle sztuk i że wygrywały konkurencję z autami francuskimi, a także nawet dużo osób decydowało się zamiast wybrać takie pojazd wybierało na przykład, znaczy zamiast wybrać Audi, wybierało sobie taki pojazd z koncernu Volkswagena. Ten filmik ogólnie nazwałem, że Passat lepszy niż sąsiada, bo tutaj mamy dość rzadko spotykaną wersję, czyli 2.3 VR5 po liftowej ilości mocy, czyli 170 koni przed liftem, ten silnik miał 150 i jest to silnik o takim delikatnym rozstawie V-ki, można powiedzieć, że praktycznie w rzędzie, o bardzo ciekawym brzmieniu, pojemności no troszeczkę wyższe niż normalnie, ale tu muszę wspomnieć, że macie opłaconą akcyzę, więc nie macie jakichś tam dodatkowych, większych kosztów. No i trzeba też powiedzieć, że to co nam teraz szykują, to są ostatnie lata, można powiedzieć, żeby kupić sobie coś więcej niż o pojemności kartona mleka typu litr, półtora, bo po prostu kiedyś, że tak powiem, nawet rozmawialiście z ludźmi, którzy powiedzieli, że ma 2 litry pojemność w samochodzie, to była taka normalka. Teraz ktoś kupuje nowy samochód i powie wam, że ma 1.5, to już jest nieźle. A te samochody jednak z tych lat przełomu 2000, troszkę poniżej, no to był chyba najlepszy, co wtedy oni chcieli wam zaoferować. Tutaj może to auto nie jest mega dynamiczne z tym silnikiem 170 koni, ale czuć po prostu, że jest jakiś ten samochód, nie jest bezpłciowy. Ten silnik ma bardzo przyjemne brzmienie, jak już wspominałem, też delikatnie, wiadomo, wibruje w taki no, przyjemny sposób, że czujesz, że ten silnik, dodasz gazu, to auto delikatnie tam jest responsywne, można powiedzieć, lekko się zabuja, więc czujesz, że obczujesz z jakąś maszynerią, a nie jedziesz po prostu jakąś kolejką minową lub tramwajem. Co jeszcze o tym wozie? Jak widzicie, naprawdę jak na 20, ile on ma lat? 3 jeszcze. Nie, jeszcze ma 22, ale za chwilę będzie miał 23. Prezentuje się świetnie. Lakier w bardzo dobrym stanie. Nie poobijany, nie zgnity. Co przy Passacie B5 nie jest taką oczywistością. Ale może jest to spowoda tym, że dość długo był serwisowany, bo chyba do połowy swojego przebiegu, czy do 120 tysięcy, czy ponad troszkę w ASO, bo ma też dosyć niewielki przebieg. Ma tylko 216 tysięcy, a nie zapominajmy, że jest to pojazd 23-letni, więc wychodzi poniżej 10 tysięcy rocznie. Ostatni właściciel go posiadał przez dokładnie od 2005 roku. No można powiedzieć, że prawie 20 lat. Chyba go odkupił, bo jest stary brief jeszcze, wpisana jest jeszcze firma albo w której pracowała, albo firma leasingowa, ale teraz dokładnie nie pamiętam, bo dokumenty mam w domu. No i czuć, że technicznie wóz bez zarzutu, ładna opona wielosezonowa z 19 roku, ładne tarcze, ładne klocki, całe wyposażenie działa, jedzie się tym naprawdę bardzo przyjemnie. Jak też widzicie, lampy nie są zżółknięte, że delikatnie jakaś tam para wchodzi, bo jak to pomyć ciepłą wodą i wyjechanie na zimne, takie rzeczy się pojawiają. No i z wyposażenia z zewnątrz to nie macie jakichś cudów, bo w tych latach to tam wiadomo, nie było to takie modne, jakieś czujniki pierdoły. Mamy tutaj alufelki 16 przeciwgielne, szyberda, nie wiem czy widać, może widać, ale na czarnych autach nie jest to takie oczywiste. No i tyle. Stylistykę Passata B5 to chyba nie będę tutaj się rozwodził, no ale widzicie, jak oni robili tą szybę. To była ogromna tylnia szyba, auto jest fajnie przeszklone, nie jest puste takie, znaczy ciemne w środku, bo praktycznie słupka tylniego tutaj nie ma. Słupkiem tylnym jest, jak widać, klapa. A pokażę wam jeszcze bagażnik, bo jest ładny i czysty. Widać, że ktoś tutaj nie przeprowadzał remontów, ani nie woził zwierzątek, patrzcie. I oczywiście coś, za co ludzie go kupowali. Jest tutaj ogromny, prawie jakby mogła wejść paleta. Roletka się tu ładnie nam zamyka, też nie jest opadnięta. Naprawdę bardzo przyjemny samochodzik. To książka serwisowa, tu widzicie pierwsze jakieś wpisy jeszcze gwarancyjne. Tutaj jest 59, 80. Przejdźmy dalej, chociaż jedną ręką to będzie dość uciążliwe. Proszę, tu kolejny 92, 99, też Autohaus, Volkswagen, Audi. I tutaj mamy jakieś dwa wpisy.
pięknie podbite stemplem 134, ale oczywiście pod maską jest kilka karteczek na wymianę. No i tu też jeszcze coś podbite w Audi przy 121 w 2008 roku. Tu jeszcze proszę jego wywin i rozpiska. No i tu jeszcze parę jakichś tam faktur, których już tutaj nie będę pokazywał, bo obstawiam, że dla osób, które kupują 20-letni pojazd, jakieś stare faktury nie są tak ważne, tylko aktualny stan pojazdu. Dobrze, przejdźmy sobie do wnętrza. Jak wspominałem, na zewnątrz może jakichś wodotrysków nie ma jakichś ksenonów ani czegoś, ale w środku ma wszystko, co potrzeba. A mówię, ludzie też nie brali takich dopasów, tych Passatów, bo potem w cennikach zaczął się pojawiać po prostu za te pieniądze, gdzie musi mieć bardzo wyposażonego Passata, już mogliście mieć troszeczkę lub dużo gorzej słabszy Audi A6, jednak to był inny samochód, innej klasy, więc najczęściej, jeżeli ktoś chciał nawet dobrego, to były takie to średnie, a potrafił być też bardzo biedne, które nie miały nawet klimatyzacji. Miałem takiego chyba, że nawet dwa przedlifty bez klimy, ale tutaj mamy klimę, jak teraz akurat widzicie, automatyczną, jednostrefową, sprawną, podgrzewane fotele, radyjko, zwykłe gamma. Pokazuje nam oczywiście tutaj na wyświetlaczu środkowym, bo jest troszeczkę większy, nie jest tylko taki mały pasek. Mamy też tu jakieś podstawowe informacje i też zasięg, ale no to jest taki urok tych wyświetlaczy, że jak się trochę auto nagrzeje, to przestaje być tam dokładnie na nich widać, ale te taśmy sprzedałem w internecie. Ktoś sobie chce, może to naprawić. Raczej większość osób tego nie rusza, bo to nie jest tak ważne, jak prędkościomierz i reszta. Widzicie przebieg, nie ma błędów. A ja przechodzę sobie do lewej strony, bo zacząłem tak nietypowo od środka. Proszę, boczek. Mamy tutaj również sportowe, fajne fotele. Nie jest to wysiedziane, miękkie. Naprawdę się na tym wygodnie siedzi. Standardowo zaczęły się te lata, klameczki w chromie. Regulacja lusterek z podgrzewaniem. To te listewki, jak dobrze kojarzę, nie chcę się pomylić, były w wersji Highline, więc to ten taki karbonik ładnie się naprawdę prezentuje. Przyciski się nie ścierały, otwieranie czterech elektrycznych szyb, nie każdy to miał. Tutaj bajerek staromodny, czyli otwieranie klapki z przycisku, włącznik świateł przeciwgielnych oczywiście. Dalej tutaj mamy, proszę, włącznik i wyłącznik tempomatu. Tam mamy manetkę, również te małe przyciski od komputera, no i kierownica oczywiście ze sterowaniem tego tempomatu i radyjka, gdzie tu sobie możecie, proszę, podgłośnić. Już się ładnie nam podgłośniło. Lusterko z fotochromem, ta mała kropeczka, tutaj szyber dach, o którym wspominałem. Dalej, tu już też widzicie ten kubełkowy fotel, proszę, ładny podokietnik, fajny, bo widzicie, się przesuwa dwa miejsca na kubeczki, ręczny również pokryty skórą, tak samo jak ten mieszek, ładny, niezniszczony. Tutaj dalej te karbony, jak widzieliście, nie było tu palone. No i też to jest bezpieczny wóz, bo ma naprawdę dużo airbagów, jak na 2001 rok, bo macie w dwóch słupkach, fotelach i z przodu, więc jest ich 8. A jest to dobry wynik na ten pojazd. No i jeszcze bardzo fajna cecha. Auto ma fabryczny, no nie powiem fotelik, ale taki jakby podstawkę dla dziecka. Nie trzeba wodzić tego całego strepionu ze sobą, tylko tak jak tu widzicie, macie to w fabryce zaznaczony znaczek Volkswagena. Dokładnie wam tutaj to gdzie ciężko pokazać przez przechodzenie na tył, ale zobaczcie, to wszystko widać. Ja to oczywiście postawiłem wcześniej, żebym teraz nie musiał tego robić. No i ten głupi rozwiązanie Volkswagena dopiero w późniejszym takim małym drugim się to zmienili, gdzie jedno lusterko macie fabrycznie mniejsze, a drugie większe. Ale tak oni już mieli, trzeba było to zaakceptować. Nie mogli mieć wszystko idealnie, bo to tylko jeździły Passaty. No i ostatnia rzecz w tym samochodzie, dlatego chcecie go mieć. Jeżeli oglądacie ten film, ten dźwięk tego silnika, posłuchajcie sobie. Fajnie on się wkręca na obroty, uchylimy szybkę. Naprawdę tego już w nowych samochodach nie uświadczycie. No i też tego delikatnego wibracji podczas dodawania gazu. Teraz to nie będzie tego obstawiam widać, bo jak trzymam komórkę, no to tej gałty, chociaż może troszeczkę to widać, ale czuję, że ten samochód jest jakiś i tak jak wspominałem wcześniej, nie jest taki bezpłciowy, jak teraz co wszystko wciskają w salonach samochodowych. Cóż, chyba o wozie nagadałem się dużo. Ogólnie wóz przyjemny, utrzymany w środku. I jedyne co, to mogę was zachęcić do jego zakupu. Macie pytania, to zostawcie je pod filmem. Podobał wam się wam film, to weźcie, zostawcie również subskrypcję i lajka. Chcecie mnie zapytać w inne media, to wejdźcie na Mawkar Auta na Instagramie lub też na Facebooku. Zawsze można napisać maila, jak komuś wygodniej. No i co jeszcze?
Pamiętajcie, że auto nie są opłacone, więc nie ponosicie kosztów, a tu, że mamy silnik powyżej 2 litrów, ta akcja będzie jednak troszkę większa, ale nie musicie się o to martwić. I jeżeli nie macie tego auta, jak dostarczyć do domu w rozsądnych pieniądzach, to bez tego nalewecie. No i jeszcze trzecia opcja. Akurat tutaj na ten wóz nie można wystawić gwarancji, bo jest powyżej 20 lat. Ale mało osób się na to decyduje przy tych pojazdach, gdzie ta gwarancja już takim pewnym procentem ceny jest dużym. I co? Jeżeli ten samochód z filmu się sprzedał, szukacie tego takiego, postarałbym się znaleźć jeszcze następny, albo jakiś inny, jeżeli moje filmy Wam się podobają. Pozdrawiam i cześć!